No takie żarty, kurde. Oczywiście, proszę Państwa, jeszcze raz, bo nie wiem, czy to się nagrało, kolega Kaziuk to sarkazm, dowcipy sobie robi. Tak, oczywiście, sprawy. Tak, także proszę sobie nie brać to do serca, że to faktycznie tak było. Oczywiście, generał Rozwadowski realizował. Naprawdę, to był jego myśl, jego dowództwo, jego podkomiennych. Raz, że szyfranci złamali szyfry rosyjskie, bolszewickie, właśnie nie rosyjskie, bolszewickie. Przejęta została radiostacja w Ciechanowie przez te wojska północne Sikorskiego, Halera chyba. Przejęta została cała radiostacja. Łączność została zerwana między armiami sowieckimi. No Sowietów jeszcze nie było, bo Związek Radziecki to chyba w 1924 roku powołany został. Mówmy bolszewicy. Cała Bolszewia okrutna, więc łączność została zerwana i dzięki temu no, te armie były zdezorientowane, nie? Dopiero później się zorientowali, że Polacy wchodzą na ich tyły i zaczęli spod tego Płocka, bo już Płock prawie zdobywali, już przechodzili na lewy brzeg Wisły, a stamtąd to już rzut beretem do granicy z Prusami, bo tam chyba z 50 km było ten wąski pas Polski oddzielał od Prus. A wejście do Niemiec, oni się ogromnie chcieli tam rewolucję zrobić ogromną. O, jadą, no na pewno ktoś umiera na COVID-a. Ta potworna zaraza. Będę musiał wycinać. Srowida. Kurwida, jak ja to mówię. Dobra. W każdym razie pogonili i zwyciężyli. I tego się trzeba trzymać i taka jest prawda. A nie ma co tam mówić o bajkach, że ktoś tam objawił się, pojawił się i dzięki nikt, temu a nikt się nie wygrało. Zaprzeczy, że mieliśmy wybitnych generałów w tym czasie, którzy umieli się ze sobą dogadać. Mianowicie Rozwadowski był po wybitnej uczelni, największej uczelni Austro-Węgier. Potem wsławił się niesamowitymi pomysłami z ogniem zaporowym artyleryjskim. Przyjechali na front z Rosją generałowie niemieccy, chcieli go wziąć do swojej armii, obiecywali apanarze, stanowiska i wszystko. On jednak wolał w tej armii zostać austro-węgierskiej. Uważał, że tu więcej możesz działać jednak. No i oczywiście generał Haller, Błękitna Armia i w ogóle, nie? Którą zresztą po przyjeździe natychmiast pan Piłsudski rozparcelował. Natychmiast tą armię zniszczył praktycznie, bo niby w ramach reorganizacji Wojska Polskiego. No. Wszystko, co było polskie, to on niszczył. A generał Rozwadowski był osadzony po zamachu majowym, ponieważ był rojalistą, jak to się mówi, był zarządem. Osadził w bardzo ciężkim więzieniu Antokolu, chyba w Wilnie. Tam trzymali Rozwadowskiego z Zagórzańskiego, takiego od lotnictwa, czy zagórskiego generała. Potem ich wypuścili. W zimnych celach trzymali przez zimę, traktowali jak najgorszych żołdaków, bardzo podle. Potem ich wypuścili. Generał Zagórski na ulicach Warszawy zniknął. Ktoś go zwinął do samochodu, jacyś nieznani ludzie. No już wtedy UFO działało, widać, w Warszawie. Natomiast ciężko umierał Rozwadowski. Prawdopodobnie miał włosiennicę, miał katar kiszek, pokrzanione kiszki, bo mu do włosie końskie dodawali jacyś nieznani ludzie do chleba, do pożywienia. Możliwe jeszcze, że było modne malowanie celi farbami z arszenikiem. Także to też mogło wpłynąć. Także w 1928 roku generał Rozwadowski umarł. Także pozdrawiam panów Kaczyńskich. I którzy właśnie są tacy... I całą tą swołocz historyczną. Którzy tak bardzo, bardzo chcą, wzorują się na panu Piłsudskim. Heltman, nie, jak to? Nie pamiętam. No dobra, jeszcze sobie przypomniałem. Ja się brzydzę, to na pamięć w ogóle uczyć. Następna rzecz, no i pozdrawiam też pana skądinąd bardzo zacnego, który bardzo dużo zrobił. Myślę po prostu o panu nie Morawieckim, tylko tym. Ziobro? Nie. Ale z rządu ktoś? Adamie z... Michnik? Nie, Adam... Miskiewicz? Nie. Adam... Kurczę. Hanuszkiewicz.
Ja też. Adam. Ten w czapce chodzi wiecznie. Adam w czapce chodzi? W czapce Maciejówce. Bo taki łysawy jest. No, nie. Adam, nieważne, no. No, wiecie Adam, państwo, ten co... Adam to mi się z rajem co siedział w więzieniu kiedyś za tak zwane komuchów, a mimo wszystko im sprzyja, znaczy komuchom. Bolszewi sprzyja, no, Bolszewi. No, jakoś go kupili, przekonali go. Może za dużo chatów mają. Pod filmem napiszę, który to Adam, którego bardzo go cenię, zaraz. Ja mam... Adam. No nieważne, Adam. Aż tam dęgę taką fraszkę ułożył. Bóg stworzył Adama, on się pyta. Adama? I tyle. Adama, no. No i proszę państwa, jeszcze raz serdecznie dziękuję tutaj tym ludziom, którzy zrobili wysiłek i po pierwsze finansowy, bo jednak powiesili to, po drugie organizacyjny, bo przyszli tutaj i to najpierw kupili, zamówili i powiesili, no i też trochę i odważnym, bo w dzisiejszych czasach, żeby mówić o sprawach narodowych, to jednak trzeba mieć odwagę i ci ludzie mieli. Jestem im wdzięczny, ponieważ ja finansowo nie mogę tego zrobić. Nie wiem, czy może oglądali mój filmik, czy nie, ale to zrobili i to jest najważniejsze. Pozdrawiam wszystkich Polaków, Słowian i nie dajmy się, nie dajmy się.